Dziękuję bardzo za zaproszenie na tak bardzo ważną konferencję, bardzo aktualną konferencję, dlatego że to zagadnienie dotyczące tak naprawdę ram prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych jest w tej chwili jedną z takich rzeczy, które są przedmiotem zarówno Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i takiej szerszej praktyki wynikającej z tego, że jest konieczność walki z dezinformacją i jest konieczność walki z tymi wszystkimi rozwiązaniami hybrydowymi, które stosuje Rosja. Na wstępie należy wskazać, że zarówno Fundacja Lux Veritatis, jak i te wszystkie podmioty prawne, które są wokół Radia Maryja zbudowane, mają funkcję i mają jak gdyby budowę właśnie typowo NGO-sową. Jest to klasyczny rodzaj organizacji pozarządowej, która ma specyficzny przedmiot działalności oczywiście, ale z perspektywy praw człowieka ona zapewnia tak naprawdę realizację praw człowieka pewnej wykluczonej, zwłaszcza tej wykluczonej grupy osób starszych, dlatego że oni są z powodu wieku mają słabszy dostęp do tych nowoczesnych form komunikacji. Radio Maryja jest dla nich jakimś podstawowym źródłem zarówno dostępu czy do informacji, ale także do tych elementów religijnych, a może zwłaszcza do tych elementów religijnych. Podobnie jest z telewizją. I ta grupa osób jest tak naprawdę z punktu widzenia działalności czy systemowego państwa, czy działalności pozostałych organizacji jakby pozarządowych jest zaniedbywana. Tak naprawdę to środowisko Radia Maryja tej grupie poświęca jak gdyby czas, to właśnie to środowisko ma dla tych ludzi czas. I moim zdaniem w dużej mierze oprócz tego programu, o którym tutaj mówiono, to także to się nie podoba, dlatego że tych ludzi najchętniej by się, ten zwłaszcza nowoczesny świat, spiechałby na margines. I tutaj mamy do sytuację następującą. Mamy pewnego rodzaju NGO-sy te, skupione wokół Radia Maryja, skupione wokół Lux Veritatis, które mają pewien przedmiot działalności, który jest oczywisty, który nie jest przedmiotem działalności zarobkowym, tylko to jest wszystko działalność pozarządowa, właśnie non-profit. I mamy drugi rodzaj NGO-su, który wykorzystując pewne instrumenty prawa karnego próbuje zablokować działanie innego NGO-su. I sąd daje się w to wmanewrować. To jest wręcz oczywiste, że tu chodziło o jak gdyby walkę z konkurencją. Jakby to zrobili dwaj przedsiębiorcy, to byśmy im bez problemu zarzucili czyn nieuczciwej konkurencji, bo stwierdzili, że oni dokonują tego typu czynu. I tu jest sytuacja bardzo analogiczna. Jeżeli zaś popatrzymy na system praw człowieka, jeżeli popatrzymy na gwarancje konstytucyjne, jakie dostają organizacje pozarządowe, to one są gwarancjami szczególnymi. Proszę zwrócić uwagę, że organizacje pozarządowe mają bardzo duży status, jeżeli chodzi o zwłaszcza procedurę na przykład przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, gdzie są tym przyjacielem sądu, gdzie mogą składać skargi. Tak? Nie muszą być pokrzywdzonym bezpośrednio, mogą w imieniu osoby składać skargi. Ba, są orzeczenia sądu w Strasburgu, że jak skarżący zmarł, a jego skargę poparło jakiś NGO, jakaś organizacja pozarządowa, to taka sprawa jest rozpoznawana. Więc to są organy tych NGO-sów i same te NGO-sy są szczególnie chronione. To nie jest tak, że państwu wolno stosować instrumenty, które będą blokowały pracę tego typu NGO-sów. I proszę zwrócić uwagę, jaka jest absurdalna sytuacja. Jeżeli dotyczyło postępowanie Fundacji Lux Veritatis, część mediów z zachwytem rozpisywała się o tej sytuacji, że oto organy takiej osoby prawnej, takiego NGO-sa będą ponosić tutaj za chwilę ogromną odpowiedzialność karną. A jeżeli w tej chwili Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad tym, żeby walczyć z dezinformacją rosyjską i wprowadzić ustawę, która będzie pokazywała źródła finansowania takich organizacji, która będzie pozwalała ocenić, czy to, że dana organizacja pozarządowa jest finansowana w taki sposób, z takich źródeł, żeby bronić się przed wojną hybrydową, to nagle tego typu działanie ministerstwa jest bardzo mocno krytykowane. To znaczy tutaj, jeżeli to dotyka konkurencji, to bardzo dobrze cieszymy się, a jeżeli dotyka bezpieczeństwa wręcz państwa, to źle. Taką mamy sytuację. Proszę zwrócić uwagę, że oczywiście trzeba mieć świadomości, że państwo nie może stosować wszelkich instrumentów. Przeciwko Rosji toczy się postępowanie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Pytanie, czy się skończy, bo Rosja jednak
jak dobrze policzyłem, 15 chyba września, to można policzyć, czy 16, przepraszam, września, w 6 miesięcy w każdym razie po 15 lutego przestanie być członkiem Rady Europy i do tego czasu jeszcze wszystkie te postępowania przed Trybunałem Praw Człowieka się jeszcze będą toczyły, więc pytanie, czy Trybunał zdąży wydać wyrok, ale jest złożona przecież skarga przez kilkanaście organizacji tych NGO-sowskich w Rosji przeciwko tej ustawie właśnie wskazującej na źródła finansowania, tylko to jest oczywiście z nazwy ma dotyczyć źródeł finansowania, a w praktyce miało ograniczyć wszystkie organizacje pozarządowe w Rosji, poza tymi, które popierają Putina, jest złożona, jest rozpoznawana przez Strasburg i tam są wyraźnie wskazane rzeczy, które przekraczają normy prawa międzynarodowego. Jeżeli byśmy poczytali orzecznictwo, które dotyczy prawa człowieka do zrzeszania się, a przecież z tego prawa człowieka korzysta każda organizacja pozarządowa, to okazuje się, że orzecznictwo zarówno czy Trybunału Konstytucyjnego, czy orzecznictwo międzynarodowych trybunałów mówią jedną rzecz. Owszem, państwo może ekstremalnie ostrożnie stosować sankcję karną, ale wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. I to dotyczy czego? Gdzie to jakby trybunały międzynarodowe akceptowały, że dochodziło do zgromadzeń publicznych, które miały no, charakter niespokojny, gdzie naruszano prawa innych osób, zamieszek po prostu. W takich przypadkach rzeczywiście może państwo iść dalej, to znaczy może realizować wręcz odpowiedzialność prawnokarną, ale z zasady orzecznictwo akcentuje jedną rzecz, że w przypadku działania organizacji wszystkich zrzeszeń, związków zawodowych, ale też i organizacji przez to pozarządowych, podstawowym instrumentem powinny być instrumenty cywilnoprawne, a nie karnoprawne. I w tym wszystkim należałoby osadzić kontekst tej konkretnej sprawy, dlatego że mamy sytuację tego rodzaju. Jest to podmiot szczególnie chroniony, bo jeszcze raz powtarzam, jest podmiotem, który może inicjować postępowania przed trybunałami międzynarodowymi. Jest przyjacielem sądów międzynarodowych, zabierają tego typu organizacje głos, który bardzo często jest głosem przekonującym, to znaczy te organizacje najczęściej są bardzo blisko danego jakiegoś zdarzenia, bardzo często są po prostu organizacjami krajowymi, więc mogą Trybunałowi Międzynarodowemu, który wiadomo, że jest dalej, pewne rzeczy łatwiej przedstawić, użyć trafnej argumentacji. I to jest tak naprawdę z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego i tego, że demokracja to po pierwsze ma chronić obywateli i to obywatele mają władzę, to jest pewna taka manifestacja tych praw. I z tej perspektywy patrząc, podmiot szczególnie uprzywilejowany nie powinien spotykać się, a w zasadzie jego organy, bo przecież wiadomo, że żaden podmiot jak osoba prawna czy tego typu no nie działa inaczej niż przez swoje organy, nie może spotykać się z stosowaniem instrumentów prawa karnego w taki sposób, który ma doprowadzić do sparaliżowania. Sąd nie powinien tego procesu rozpocząć, nie tylko z tych powodów, o których tutaj dzisiaj była mowa, kwestii tego, że tak naprawdę Watchdog Polska nie jest pokrzywdzonym w tej sprawie, nie tylko z tego powodu, że w tej sprawie wykonano obowiązki, ale także z tego powodu, że celem tego postępowania, co należało od razu, i to powinien od razu sąd, prawda, umarzając postępowanie z powodu oczywistego braku podstaw oskarżenia w tej sprawie, wskazać, że nie jest instrumentem właściwym zwalczanie konkurencji w ramach NGO-sów i nie jest takim instrumentem i nie może być, i sąd karny się nie może dać wplątać w coś takiego, bo to oznacza, że sąd karny, mając pełną świadomość, że część tych zarzutów kompletnie nie była uzasadniona, jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, nie była uzasadniona w zasadzie przez cały proces, ale nie była uzasadniona w akcie oskarżenia, co jest obowiązkiem autora aktu oskarżenia, dopuścił do procedowania tego typu sprawy. Proszę pamiętać, że z punktu widzenia praw człowieka sam tok postępowania, nie to, że on się skończył uniewinnieniem, sam tok postępowania może naruszać konwencję. Bo to, że coś się toczy, już ma efekt pewnego rodzaju chłodzący. Przy orzecznictwie do artykułu 11 jest to jasno powiedziane. Państwo nie może stosować instrumentów takich, które będą blokowały działalność zrzeszeń, stowarzyszeń, związków zawodowych i NGO-sów. Nie wolno państwu tego typu instrumentów stosować. To, że sąd dopuścił do postępowania w tej sprawie, to już to samo narusza artykuł 11 i to samo narusza artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Niezależnie od tego, jaki wynik tej sprawy na końcu był. Bo sprawę można i tak wygrać, ale po latach, po linczu medialnym, po wykorzystaniu tego medialnym i wszyscy wiedzieli doskonale, że to temu właśnie ma służyć. To nie miało służyć realizacji prawa, że oto ja jestem skrzywdzony przestępstwem i ja oczekuję ochrony od państwa. Nie. Wniosek, który padł, że chodzi o pozbawienie funkcji publicznej na tyle lat, ujawnił rzeczywistą wolę i rzeczywisty cel tego postępowania. To, że sąd go nie uwzględnił, nie zmienia faktu, że toczył postępowanie w złamaniu fundamentu, jakim są prawa człowieka. I z perspektywy praw człowieka, sam mówię
To, co już się stało, jest ewidentnie naruszeniem konwencji. To, co moglibyśmy wyczytać z tego orzecznictwa, tak, żeby to potwierdzało. A mamy do czynienia, mówię, z sytuacją tego rodzaju, że cel był oczywisty, no cel był reklamowy, tam było najważniejsze, z całym szacunkiem dla pani dyrektor, ale nazwisko jest Tadeusza Rydzyka, bo wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę, że zbiórka publiczna bez tego nazwiska przebiegałaby w zdecydowanie inny sposób. Ale sąd karny dał się w to wmanewrować i to nie powinno mieć miejsca. To jest oczywiście także kwestia tego, czy nie powinno się znaleźć być może też i w prawie ten wzór prawa cywilnego, jak się znalazło nadużycie prawa w procedurze cywilnej, to być może należy też wprowadzić zasadę, że jest nadużycie prawa w procedurze karnej, bo się okazuje, że instrument, który być może powinien być stosowany, on jest oczywiście rzadko stosowany, bo jakbyśmy patrzyli na te statystyki subsydiarnych aktów oskarżenia, to ich nie ma zbyt wiele tak naprawdę. To jest jakiś naprawdę promil wszystkiego tego, co trafia do sądów karnych, więc no, instrument i tak rzadko stosowany, ale no, być może powinien być pozostawiony, no, ale jednocześnie nie może być sytuacja taka, że nie ma mechanizmu kontroli tego typu działalności, bo wyczerpanie drogi, żeby złożyć subsydiarne oskarżenia, proszę Państwa, ja też mówię to jako adwokat, nie jest wielką filozofią. Należy napisać zawiadomienie, w którym się nie wskaże wniosków dowodowych. Prokurator to umorzy, po czym napisać zażalenie, w którym się wskaże wnioski dowodowe i sąd musi to uchylić. I mamy otwartą drogę, możemy każdego oskarżyć. To jest tak proste, tak naprawdę. No bo sąd nie będzie miał wyjścia, jak ja wskażę... No, wiadomo, ale to przy zawiadomienie nie musi napisać adwokat, tak? Podpisze się klient. A zażalenie podpiszę ja, no i zróbcie mi coś, tak? Przecież ja nie pisałem zawiadomienia, no klient napisał sam, tak? Oczywiście wiadomo, że adwokat napisał, ale tak to może wyglądać. Jeżeli my to zostawimy w ten sposób, no to można otwierać możliwość składania subsydiarnych aktów oskarżenia, w zasadzie każdemu o wszystko. I jeszcze tak odnosząc się do tego, co mówili moi poprzednicy, jeżeli byśmy mieli wykładnię tego rodzaju, że środki publiczne, ja też pobieram środki publiczne, bo pracuję na uczelni, oczywiście prywatnej na prawach publicznych, ale tak można powiedzieć, de facto płaci mi Skarb Państwa. To jeżelibyśmy przyjęli taką wykładnię, jaką przyjął sąd tutaj, że to wydatkowanie na końcu, którego dokonała fundacja i fundacja ma powiedzieć, komu co zapłaciła, to panie ministrze, pan minister też będzie musiał powiedzieć, co komu, kiedy kupił, ile hotel kosztował i ile za benzynę, bo to też są środki publiczne, które pan minister dostał od Skarbu Państwa. I musi teraz, jak ktoś go zapytał, informacje publiczne wyspowiadać. Ja też. Pewnie większość nas tutaj z akademików na sali też by musiała. No to jest skutek tej wykładni. My się niczym nie różnimy od fundacji. Nie tylko. Kobieta, która otrzymuje 500+ na dziecko, też musi... Też będzie musiała się ta z 500+ wytłumaczyć, oczywiście. No wszyscy się będzie musieli, bo to są środki publiczne. No albo przyjmujemy taką wersję, że ten beneficjent ostateczny, którego Skarb Państwa coś sfinansował, on podlega obowiązkowi informowania, bo to są środki publiczne, proszę się wytłumaczyć, na co pan to wydał, no to czego ma fundacja być inny status niż ja? To oczywiście. To jest oczywiście, do tego zmierza, no bolszewie, no tak naprawdę bolszewie. Nie chcę przedłużać, dziękuję Państwu bardzo.